Rozpoczynamy dzisiejszą niewątpliwie uroczystość, bo spotykamy się na wernisażu dwóch wystaw, które wpisują się w 400-lecie nadania praw miejskich. Jest to niewątpliwie uczta intelektualna dla nas mieszkańców Tomaszowa i zaproszonych gości, którzy na to dzisiejsze nasze otwarcie przybyli. Szanowni Państwo, ja aby nie przedłużać, powitam wszystkich ogólnie, ale bardzo, bardzo serdecznie i zaproszę Państwa na dalszą część naprawdę imponującej uroczystości. Myślę, że ci, którzy przyszli, nie będą tego żałować, że tutaj dzisiaj nas odwiedzili. Zapraszam Państwa w tej chwili na koncert. Pada deszcz,
Za tak pięknie wykonaną tutaj wystawę. Cała przyjemność Pana. Także ja może troszeczkę opowiem o tych pracach. Te prace to są głównie prace rysunkowe i linoryty. Chcieliśmy właśnie w związku z 400. rocznicą nadania praw miejskich dla Tomaszowa szczególnie takie prace związane z Tomaszowem wyeksponować, ale nie tylko takie prace się znalazły, również z innych rejonów Polski, ale głównie właśnie zależało nam, żeby prace tomaszowskie wyeksponować. Także tutaj większość prac to są właśnie z Tomaszowa i z okolic. Piętro niżej tam są cerkiewki, które tata bardzo chętnie wykonywał. Są to cerkiewki Roztocza i Grzędy Sokalskiej, ale również Podkarpacia. Takie też wykonywał. Są też prace z kresów, czyli lwowskie, głównie tam okolica Uchnowa, Baręcz, też chętnie takie prace wykonywał. Techniki to linoryt, głównie rysunek, akwaposta z akwatintą. Także takie techniki, miedzioryt też chętnie stosował, chociaż bardzo trudna technika. Jeżeli chodzi o moje prace, to głównie malarskie, chociaż jest jedna plansza odnośnie ex-librisów. Właśnie tata zaraził mnie ex-librisem, zachęcał mnie, ja się tak opierałam i bardziej w kierunku malarstwa szłam, ale teraz właśnie ja weszłam troszeczkę w tą technikę linorytu i robię ex-librisy. Mój ostatni sukces to dostanie się do Malborka, do takiego międzynarodowego biennale ex-librisu, gdzie tam
eksponowana jest do września moja praca. W Oleśnicy również moja praca jest eksponowana w tym czasie. Dzisiaj akurat kończy się wystawa nasza w Sztabie Zdroju. Także była tak od, już nie wiem którego dokładnie, od lipca do teraz eksponowana. Także no, mam kolejne w planie wystawy, także myślę, że pamięć o tacie będzie zawsze świeża i no i ja będę też kontynuowała jakby dzieło taty i myślę, że i robiła kolejne wystawy i taty swoje, prawda, które są już w planie. Zbliża się piąta rocznica śmierci i akurat piąta ta wystawa będzie, bo pierwsza była w Warszawie, później była w Łodzi, później w Krasnymstawie, w Czarnie i tutaj. Tego wszystkiego dopilnowuje Marzenka. 57 lat będzie, więc sporo czasu. I ten okres można podzielić na takie części. Pierwsze to było ukończenie studiów. Było boję, musieliśmy to zrobić. Później budowa domu, kształcenie dzieci i no później już Roman zajął się swoją pracą. Był bardziej wolny, ale zawsze wspominał, że te lata, które stracił na budowie domu, to już bezpowrotnie, ale później chciał nadrobić i właśnie takim stał się pracoholikiem. Mógł jeszcze trochę pożyć. Jeśli chodzi o jego postać, no to aż sobie wynotowałam, bo był utalentowany, był pracowity, zdolny, następnie aktywny, posiadał dużą wiedzę, ciekawy był świata i ludzi, potrafił rozśmieszać, bawić, kawalarz z takim trochę włoskim akcentem. Dla mnie najważniejszą cechą to było, że był odpowiedzialny i zapewniał nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli tę cechę on spełniał, to w zamian za to miał możliwość twórczego działania, więc nie było ograniczeń. Mógł w zamian wyjeżdżać na plenery, na konkursy, na jakieś biennale. Tak, także to było coś za coś. Bardzo często dochodziło do tego, że próbowałam mu jakoś wpłynąć, żeby tak bardzo nie pracował. Więc mówił, ja się jeszcze wyleżę. I nie było sposobu na to, żeby go od tego odwieść. Raz przyszłam z miasta i coś tam z kimś się spotkałam. Jakąś ważną wiadomość miałam mu przekazać. On w tym czasie robił linoryt i mówi, później mi to powiesz, bo ja się mogę pomylić. Także takie były, trzeba było go po prostu rozumieć i całą tą pracę, bo praca była ciężka. Mówią, że nawiązywał łatwo kontakty i ciekawie sprzedawał kawały. Więc jak Marzenka zajmowała się tym organizowaniem prac, tak Asia z kolei namówiła nas, mówi, tak oddzielnie zawsze wyjeżdżacie. No bo jak był swój dom, on był zawsze odwiedzony, zawsze zadbany, jeszcze pies był, więc nie można było razem wyjechać, ktoś musiał zostawać. Ale Asia postanowiła, musicie jechać w tym roku razem, więc do Ciechocinka.
byliśmy w tym cichodzinku Młosłupa. Później wyjeżdżamy już z powrotem, jesteśmy na dworcu. Zajeżdża taki piękny samochód, dom Wasy. I wychodzi do nas i do Romana: cześć, Roman, cześć. I Roman mówi od razu: ja widziałam ciebie w Kryłowie, bo to było dni dobro sąsiedztwa jakieś tam. I był Kryłów, poprosił ten zespół cygański. A Wasy mówi: ja ciebie też zauważyłam. Także od razu na ty, taka bezpośrednia rozmowa. No i autobus przyjechał, tylko wymiana adresów. I to jest jeden dowód, jak to nawiązywał kontakty. Poza tym bardzo lubił giełdę, kolekcjonerstwo Zamościu. Tam też spotykał dużo ciekawych ludzi. Ale bardzo lubił jechać do Koryńca. Tam przyjeżdżały różne osoby, panie, panowie. No i ja zawsze tam jeździłam, później Marzenka już mnie zastępowała. I w tym Koryńcu wystawiał swoje prace, rozmawiał i od razu jak rozmawiał, to umiał wyczuć osobę, z którą może porozmawiać na poważnie o sztuce. I jest taka pani, on się pyta, gdzie, chyba pani już na emeryturze jest. No tak, jestem na emeryturze, jestem z Warszawy, gdzieś tam pracowałam. A co pani robiła w czasie wojny? A wywieźli mi do Krasnojarska. Co do Krasnojarska? A ja mam wystawę w Krasnojarsku. I już zaczęły się rozmowy na dłuższą metę. Ja już ich zostawiłam, poszłam sobie gdzieś trochę. Taki był gaduła, ciekawy wszystkiego, ciekawy świata. Miał mnóstwo pomysłów, nie tylko artystyczne, ale także jakieś tam usługowe. Wszystkim, co kto chciał, to potrafił. Na przykład usługi filatelistyczne, jakieś dodatki do książek, okazjonalne. On zawsze na święta robił kartki. Nie uważam świąt, żeby nie zrobić jakąś kartkę świąteczną i to później wysyłał przez tydzień czas. Także ten okres taki tygodniowy przed świętami, to Roman pisał do wszystkich swoich serdecznych przyjaciół, znajomych. Miał mnóstwo odznaczeń, różnych podziękowań, ale najbardziej cieszył się z tej ostatniej. Ostatniej to była Gloria Artis. To mówi mało kto ma taką, to jest już na szczeblu państwowym, także z tego się cieszy. W Linorycie jest to proces odejmowania. Każda kreska wycięta jest odejmowaniem. Rysunek zostaje czarny, a odejmujemy to, co powinno być białe. W miedziorycie jest odwrotnie. Każda kreska jest dodawaniem, a w linorycie odejmowaniem. Wycinam pod różnym kątem czasem. Biorę inny kierunek wycinania, by ta płaszczyzna nie była nudna.